Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika Wieczór, wieczorna debata telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu. Jest z nami pani minister Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Lewicy i sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam serdecznie panią minister. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami pan minister Robert Telus, teraz poseł, były minister rolnictwa, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Serdecznie witam panie redaktorze i witam wszystkich nas oglądających. Jest z nami pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się panie pośle. Dobry wieczór państwu, pozdrawiam serdecznie. I pan poseł Sebastian Łukaszewicz, Suwerenna Polska. Witam również serdecznie. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, o edukacji bym chciał najpierw porozmawiać, no, wykorzystując też obecność miłą pani minister Pauliny Piechny-Więckiewicz. No, wiele emocji wśród rodziców wzbudziła decyzja o zakazie zadawania prac domowych. To jest rzeczywiście temat bardzo gorąco dyskutowany wśród rodziców. Niemniej emocji budzi ograniczenie lekcji religii w szkole, przesunięcie tych lekcji na pierwszą albo ostatnią godzinę, ale także usunięcie z listy lektur szkolnych pana Tadeusza Mickiewicza, Potopu Sienkiewicza, Chłopów Rejmonta, syzyfowych prac. Panie redaktorze, bo to strasznie za chwilę będę musiała dużo rzeczy mówić, że tak nie do końca jednak to jest, jak pan właśnie... Ja za chwilę pani minister... Fragmenty to jest jednak pozostające, to nie jest to samo co usunięcie, a ograniczenie prac domowych to nie jest to samo co likwidacja prac domowych, zwłaszcza że w klasach 1-3 zostają. Ja za chwilę pani. Związane z małą motoryką. Za chwilę już chciałem pani minister oddać głos. No chyba pan profesor Andrzej Nowak, czara goryczy przelała się przy określeniu pani minister, no, jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Jarosława Marka Rymkiewicza, że to niejaki Rymkiewicz. Pan profesor Andrzej Nowak używa mocnych słów, przywołując słowa Stefana Kisielewskiego po usunięciu dziadów z Teatru Narodowego w Warszawie. Wtedy Stefan Kisielewski powiedział o dyktaturze ciemniaków i dzisiaj pan profesor Andrzej Nowak, jeden z najwybitniejszych historyków w Polsce, bo chcę to podkreślić, że to wybitna postać, no, przywołuje tamte słowa. Czy pani minister nie jest zaniepokojona stanem polskiej edukacji? Mówiąc krótko, co to jest za edukacja bez tych pereł polskiej literatury? W ogóle nie jestem zaniepokojona głosami związanymi z dyskusją nad listą lektur, więc zacznę jeszcze raz od początku. Nikt nie likwidował prac domowych, tylko prace domowe zostały ograniczone. W klasach 1-3 można absolutnie pracować z dziećmi w ramach motoryki małej. Tutaj mówimy między innymi o szlaczkach, o tych ćwiczeniach, które pomagają dzieciom uczyć się pisać i po prostu ćwiczą ich zdolności między innymi w tym zakresie. Jeżeli chodzi o klasy wyżej, prace domowe mogą być zadawane, po prostu nie mogą być oceniane. I ja też chciałam powiedzieć, że no, mam dzieci... To jak na przykład zadać lekturę szkolną? Córka, która akurat jest już w 5. klasie, młodsza córka. Bardzo pięknie tutaj nauczyciele postąpili jakby i zorientowali się, o co nam też chodzi w tym programie. Ograniczaliśmy prace domowe ze względu na to, że dzieci i młodzież w Polsce pracują bardzo, bardzo ciężko. Jesteśmy krajem, w którym przeładowana była zarówno podstawa programowa, jak i ilość zadawanych prac domowych. Jeżeli ktoś ma dzieci w wieku szkolnym, to wie doskonale, o czym nauczyciele w klasie mojego młodszego dziecka na przykład postawili na to, żeby projekty, które
do tej pory realizowane w ramach prac domowych, realizować w trakcie godzin szkolnych. I to też był głos między innymi ekspertów, że więcej powinniśmy pracować, budować relacji, pracować w zespołach, uczyć pracy zespołowej. Jeżeli chodzi no właśnie, bo do tego kanonu lektur szkolnych jednak chciałbym powrócić, bo no kiedyś nie było do pomyślenia, żeby mieć świadectwo dojrzałości w polskie świadectwo dojrzałości, no bez znajomości pana Tadeusza. Panie redaktorze, pan mówił między innymi o Potopie czy Chłopach. To są lektury, które obowiązują dalej we fragmentach. Kolejna sprawa jest taka, panie że minister, zawsze, fragmenty nigdy zawsze, nie oddadzą zawsze będzie tak. Za chwilę oddam panu głos, panie pośle. Będzie tak, że są różne głosy różnych polonistów i one mogą być rozbieżne. My przeprowadziliśmy proces, bardzo poważnie podeszliśmy do odchudzania podstawy programowej. Zarówno prekonsultacje, jak i konsultacje online, konsultacje z praktykami, konsultacje w ramach procesu legislacyjnego. Nigdy nie będzie tak, szanowni panowie, że będzie polonista całkowicie bądź polonistka zadowolony z tego, jakie lektury znajdują się w spisie lektur szkolnych. To jest naturalne. A dlaczego to jest Ale pani minister, bo pani jest ministrem czy ministrą i chodzi o to, jaki kanon lektur szkolnych wymaga polskie państwo. Jestem pewna, no ale ja właśnie tłumaczę, panie redaktorze, jak mi pan da skończyć, to wtedy odpowiem na kolejne kwestie. To jest tak, że nie ma fizycznej możliwości, żeby każdy był autorem kanonu lektur szkolnych. Zawsze będą jakieś wątpliwości, no ale z czego pan się śmieje, panie pośle? No to jest tak, że pan Dukaj, którego ja absolutnie bardzo lubię i bardzo cenię, jest też trudny na tyle, że część nauczycieli, praktyków zgłaszała uwagi co do tego, czy powinien być rzeczywiście na tej liście. Są jeszcze lektury dodatkowe. To, o czym państwo nie mówicie, to jest to, że zachęcamy nauczycieli po pierwsze do własnego, indywidualnego wyboru lektury oraz do wyboru przynajmniej jednej lektury wspólnie z uczniami. Tam mogą się pojawić również te tytuły. Lista lektur szkolnych to jest coś, co powinno się też rozwijać. Nauczyciele mają prawo też. Ja przypominam, że jest coś takiego jak autonomia szkoły. Bardzo ważna autonomia i autonomia pracy nauczyciela, która też pozwala mu w trakcie nauki chociażby języka polskiego na zwracanie uwagi na różnego rodzaju dzieła i utwory literackie. Myślę, że do tej rozmowy też oczywiście, to od razu też sygnalizuję, na pewno będziemy wracać, ponieważ za chwilę rozpoczną się prace nad zmianą podstawy programowej dla szkół podstawowych od roku 2026, dla szkół ponadpodstawowych od roku 2028 i również będziemy prekonsultować, będą wysłuchania publiczne, nie tylko proces legislacyjny. Bardzo nam zależy na tym, żeby w miarę możliwości każdy mógł wziąć udział w tej dyskusji. Dobrze, wysłuchaliśmy pani minister. Moje wątpliwości nie zostały rozwiane, bo no, powtórzę za profesorem Nowakiem. Co zostanie w tych otwartych umysłach, jeżeli wymieciemy z nich Mickiewiczów, Sienkiewiczów, Homerów, Szekspirów, Molierów i Schillerów? Panie redaktorze, ja jednej rzeczy nie lubię. Takich półprawd. Dlatego, że to nie jest tak, że Szekspira w ogóle nie będzie w lekturach. Nie mówmy tak, bo to jest wprowadzanie. Będzie we fragmentach, jak rozumiem. Chodzi o wybór też konkretnych dzieł, więc panie redaktorze, naprawdę bardzo. Dobrze, wyjaśniła pani minister, u nas każdy ma prawo zabrać głos. Pan poseł Sebastian Łukaszewicz, Suwerenna Polska, jak się pan do tego odniesie, bo ja jestem bardzo zaniepokojony, że kształcenie takie kadłubowe no, przyniesie nam opłakane skutki w postaci no, braku umiejętności młodych ludzi tworzenia no, związków przyczynowo-skutkowych, także w literaturze.
No to kształcenie fragmentaryczne, tak to można nazwać, budzi obawy nie tylko rodziców, ale myślę, że szerszego grona społeczeństwa, no bo fragment książki nigdy nie odda ducha, nie odda dialogów, nie odda tych smaczków, które można wychwycić czytając lektury, które są kanonami przyjętymi w naszym społeczeństwie. No, dla każdego Polaka, chłopi czy pan Tadeusz, to jest taka intelektualna biblioteczka narodowa, można tak to powiedzieć. I ja jestem bardzo zaniepokojony tym, że uczniowie nie będą czuli takiej presji, która jest bardzo potrzebna w tym młodym wieku, takiego kształcenia się, stabilizowania emocjonalnego, wiedzy intelektualnej młodych ludzi, i będą po prostu mogli czytać streszczenia, idąc na skróty, na prostą... Oczywiście prostą tego teraz nie robią, panie pośle. Nie, oczywiście, że robią, pani minister, oczywiście, że robią, no ale teraz będą... Nie chodzi o to, żeby czuli presję, chodzi o to, żeby chcieli czytać. No tak, żeby chcieli czytać, to się trzeba zakochać w tej literaturze, a trudno się zakochać w panu Tadeuszu, jak się przeczyta fragment, no naprawdę. No. Pan poseł Sebastian Łukaszewicz kontynuuje, bardzo proszę. To jest bardzo niebezpieczne dla przyszłych pokoleń przede wszystkim, no bo wielu z nas zostało wychowanych na tych lekturach. No jeśli dzisiaj uczeń będzie zobligowany tylko do tego, żeby przeczytać poszczególne fragmenty danej książki, to nigdy nie zrozumie całego sensu tej lektury i nie zrozumie, nie poczuje ducha, tak jak powiedziałem, tych czasów, w których one były pisane, te książki. Dlatego ja nie dziwię się wcale, że rodzice tak głośno protestują i na pewno będzie się to spotykało z coraz większym oporem. Pan poseł, panie redaktorze, pan poseł, proszę, to nie jest tak, że wszystkie lektury będą we fragmentach. To też chciałabym, żeby to też... No, ale te akurat będą, jak rozumiem, tylko we fragmentach. Pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak się panu podoba ograniczanie liczby godzin religii w szkołach? Do jednej godziny, na pierwszej albo ostatniej godzin. Tam były też takie pomysły, żeby komasować uczniów w czwartej do ósmej klasy na jednych zajęciach. To przypomina jakieś getto ławkowe, a przecież przypomnijmy, że nie da się czytać literatury współczesnej i ją rozumieć bez znajomości podstaw religii. Naprawdę kończę. Jeżeli pan porównuje to, co my robimy, w jakikolwiek sposób do getta ławkowego, to ja naprawdę... Dobrze, wycofuję się z tego porównania, to nie o to chodzi, tylko po prostu... Nie o to chodzi, panie redaktorze, bo ja muszę protestować w takiej sytuacji... Dobrze, zaprotestowała pani. Pan poseł... Dobre porównanie. Jedno zdanie, panie redaktorze, uzupełnienie. To jedno zdanie, pan poseł Łukaszewicz, i przechodzimy dalej. I tak mamy dzisiaj społeczeństwo obrazkowe, które czyta... tylko ogląda memy i czyta tylko nagłówki artykułów, nie czyta nawet całych artykułów, wszyscy o tym głośno mówią i to jest bardzo duży problem, więc to czytanie, pozwalanie na czytanie fragmentów lektur będzie ciągnęło tylko niestety społeczeństwo w dół, a nie do góry. Lekcje religii służą przecież też nabywaniu wiedzy, która pozwala rozumienia literatury światowej. Pan poseł Andrzej Grzyb, no wprowadzane są zmiany wbrew Kościołowi katolickiemu, wbrew prawu, bo wbrew zapisom konkordatu. Jak Polskie Stronnictwo Ludowe, co Polskie Stronnictwo Ludowe na to? No, przede wszystkim może najpierw odniosę się do tego kanonu lektur. Ja myślę, że zawsze też jest kwestia podania, w jaki sposób podaje się informacje. To jest, z jednej strony mówią, kiedyś czytałem taki świetny artykuł w Polityce, Wojna i forma. Forma znakomicie oddaje też to, jakie są intencje. Myślę, że tutaj niestety akurat sposób podania tej informacji o zmianie kanonu lektur niestety nie był fortunny. Tutaj przeczytałem te chociażby opinie samych literatów, no między innymi Jakuba Żulczyka w gazecie bodajże Wyborczej, w Onecie. No, możemy nie lubić określonych autorów czy ich propozycji programowych, natomiast no, nie powinniśmy używać określenia w stylu nijaki Rymkiewicz, nijaki inny autor. Dukaj, tam padło drugie nazwisko. Tak, tak, no wszyscy zdajemy sobie sprawę, Dukaj. Że Jacek Dukaj to nie jest literatura łatwa. I ja sądzę, że pytanie o to, czy akurat musiał się znaleźć w kanonie lektor, może być zasadne. Natomiast wydaje mi się, że
że sposób podania tego jest istotny. Po drugie... No tak, ale panie pośle, bo to Olga Tokarczuk też nie jest łatwą autorką, a ja jestem zwolennikiem, żeby była w kanonie lektur szkolnych, bo jest noblistką i powinni polscy maturzyści ją znać, no tylko to nie musi być kryterium. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ja bym każdemu ministrowi edukacji odradzał początki rozpoczynania swojej pracy od zmiany kanonu lektur. Bo wiemy, że zawsze to wywołuje ogromne emocje. Wypadałoby trochę dłużej nad tym popracować i myślę, że obecne kierownictwo... Panie pośle, lekcji religii panu nie odpuszczę i tego pytania. Co polskie stronnictwo na to, ludowe na to, na rugowanie religii z polskiej szkoły? Panie redaktorze, już momencik. I w związku z tym myślę, że po tych medialnym również i społecznym odniesieniu się akurat do tego wykazu, który stanowi kanon lektur, ja sądzę, że nastąpi pewnego rodzaju korekta ze strony kierownictwa ministerstwa, bo też mam wątpliwości, czy z jednej strony sposób podania tego, a z drugiej strony również usunięcie tego, co uznajemy za taki narodowy skarb naszej polskiej literatury, czy jest zasadne. Zdaję sobie też... Lekcje religii, panie pośle. Uczniowie niekoniecznie lubią czytać chłopów, czy niekoniecznie lubią czytać na przykład dzieła Żeromskiego. Kultura obrazkowa się wkradła w nasze życie pełną parą, więc wszyscy jesteśmy tutaj przyzwyczajeni, czy przyzwyczajamy się do lapidarności, no ale kanon wykształcenia klasycznego obowiązuje. Ja bym raczej, jestem przywiązany do tego kanonu i tutaj bym... Teraz lekcje religii. To jest przedmiot, ta sprawa jest przedmiotem konkordatu. I w moim przekonaniu rozporządzenie akurat nie jest właściwą formą zmiany ilości zarówno lekcji religii, jak i ich przebiegu. No co do ustawienia ich w planie lekcji, to już jest zupełnie inna sprawa, ale w moim przekonaniu najpierw powinno być to uzgodnione z Komisją Wspólną Rządu i Episkopatu. Myślę, że to byłby właśnie... Nie było żadnej próby uzgodnić. Ta zmiana w ogóle jeszcze nie wyszła poza ministerstwo. Nie wiem, czy panowie wiedzą. Pani minister, ja myślę, że właśnie w tym jest cały szkopuł, że zmiana nie wyszła jeszcze poza ministerstwo, nie była przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, a już w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako podjęta decyzja. I myślę, że stąd należy to zweryfikować i tutaj dobrze byłoby, aby najpierw to stało się przedmiotem wspólnych obrad, dopiero później było podawane do opinii publicznej. To jest tak jak z tym niejakim Rymkiewiczem czy niejakim Jackiem Dukajem. Pan poseł Robert Telus, czy my mamy powody do zaniepokojenia, bo rodzice są bardzo zaniepokojeni w szkołach, zarówno tym ograniczaniem liczby, już trzymając się nomenklatury, panie minister, liczby zadań domowych, no bo jak zlecić przeczytanie jakiejś lektury, jak nie można tego później wymagać. Ta lista kanonu literatury budzi naprawdę wielkie zastrzeżenia. Lekcje religii również. Co pan poseł na to? No, panie redaktorze, zwłaszcza od tego, że tutaj jak pani minister przedstawiła tą sytuację, tą całą sprawę, to tak wygląda, że realizują to hasło, które jest znane z różnych imprez bardzo mocnych, takich słynnych imprez, na zasadzie rób to, co chce ta. No, ja wiem, że to hasło jest realizowane, ale to hasło na pewno nie będzie dobrym hasłem na wychowanie naszej młodzieży. No przecież to nam zależy, to my jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie naszej młodzieży. To my jako rodzice, ale też i jako państwo, ale też i jako nauczyciele mamy od naszej młodzieży wymagać. Jan Paweł II mówił, że choćby od was nie wymagano, to wy wymagajcie od siebie. To my mamy stawiać pewne zasady, bo my mamy stawiać pewne granice. To my rodzice i my rząd, znaczy my rząd i my państwo, my jesteśmy za to odpowiedzialni. Na takiej zasadzie, jak tutaj pani minister przedstawiła, że fragmenty tylko, że nie będzie lekcji ocenianych prac domowych. No pani minister, jeżeli nie będzie ocenianych prac domowych, bo nie ma ocenianych, to tych prac domowych po prostu nie ma. Nauczyciele są świetni w Polsce,
ale oni muszą realizować podstawę programową. A jeżeli tego nie ma w podstawie programowej, to skupiają się na podstawie programowej, bo za to są rozliczani. No oczywiste, że to co wy robicie w tej chwili, pani minister mówiła, że czemu się uśmiecham, no bo my się w tej sprawie nigdy nie zgodzimy. My uważamy, że trzeba od młodzieży wymagać, trzeba stawiać pewne granice, trzeba stawiać pewne wymagania. To jest odpowiedzialne spojrzenie w przyszłość naszej ojczyzny. Wy uważacie inaczej. Wy uważacie, że nie trzeba kanonów naszej literatury uczyć się, wystarczy fragment. No nie było, powiecie, że wystarczy, żebyście tytuły znali tych kanonów. Nie, to nie tak powinno być i tutaj popełniacie wielki błąd i ja się cieszę, że rodzice bardzo mocno protestują. Co do lekcji religii, a może jeszcze tutaj do pana posła Grzyba. No świetnie pan wystąpił, pięknie pan powiedział, tylko jesteście w tym rządzie. Pamiętajcie o tym, że to wy pozwalacie realizować te decyzje, które są w rządzie. To wy, jeżeli postawicie naprawdę wielkie warunków temu rządowi, to wspieracie ten rząd. Po prostu wspieracie ten rząd. Jesteście w tym rządzie i macie odpowiedzialność. I macie odpowiedzialność za to, że jest również w Polsce w tej chwili ograniczona lekcja religii, że są używane pewne prawa, pewne porozumienia konkordatowe. To wy jesteście również za to odpowiedzialni. Ja uwielbiam pana słuchać, pięknie pan mówi, ale pan ma w tej chwili możliwość wymagania od tego rządu, bo pan w tym rządzie jest. A wy mówicie, że nie zgadzamy się z tym, ale siedzicie cicho i nic nie robicie. No, panie pośle, zapraszamy. Pomożemy. Inna sprawa, która pewnie wzbudzi... Może pan redaktor pozwoli, że zareaguje na tą wypowiedź pana... Bardzo krótko, jeżeli mogę prosić. Ja dziękuję za te apele, które pan do mnie kieruje, ale jak pan pamięta, kiedy były likwidowane gimnazja, też apelowaliśmy do państwa o rozsądek. Tego rozsądku też wtedy nie było, a najlepsza puenta to była z jednej z pań dyrektor, która powiedziała, to co pozostało po 20 latach naszej pracy, a zaczynaliśmy jako młodzi dyrektorzy, i to powiedziała publicznie, w obecności również posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. To, co pozostało w przestrzeni publicznej, to, że nasza 20-letnia praca, cały wysiłek wychowawczy, stworzenie misji, patronów, sztandarów szkół, to zostało określone przez rządzących Prawo i Sprawiedliwość jako gimbaza. I tak w przestrzeni publicznej została oceniona ta przeszłość. Więc ja myślę, że tutaj pański... Panie pośle, gimnazja budziły bardzo negatywne opinie wielu pedagogów. To już jest za nami. Każdych badań i dlatego przykład pana posła był bardzo dobry, były właśnie tym instrumentem, który we wszystkich badaniach pokazał, że wyrównały szanse wszystkich dzieci bez względu na to, czy mieszkały... Mam nadzieję, że państwo nie chcecie teraz arebur robić, tworzyć tych gimnazjów, bo... zwiększyła nierówności. I dlatego myślę, również pan poseł o tym mówi, bo to jest bardzo dobry przykład tego, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, wsłuchujcie się w głos, tylko że to nasze ministerstwo zaprosiło związkowców, to nasze ministerstwo zrobiło zespół do spraw pragmatyki zawodowej, to nasze ministerstwo wprowadziło nasz rząd wynagrodzenia płacy na dużo wyższym poziomie, niż proponowaliście, to my zapraszamy organizacje pozarządowe i rodziców do dialogu. Realnego dialogu. Z wyjątkiem Kościoła katolickiego. Z wyjątkiem rodziców. W programach rodziców. Panie Robercie, jeszcze może drugie zdanie. Pan poseł Andrzej Grzyb. Nauki religii. Na razie to jest wiedza gazetowa. Nie ma żadnego projektu. Ja rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. To nigdy do tej pory nie stanęło akurat jako problem pomiędzy rządem i samorządem, więc to na razie jest anons prasowy, który wynika gdzieś tam z... Ale z enuncjacji samej pani minister czy ministry. Panie pośle Andrzeju. Tylko jeżeli coś się stało faktem, no to najpierw cała procedura. Ale panie pośle Andrzeju. Pan poseł Telus i zamykamy ten wątek, bo nam się czas... Jedno zdanie. Jedno zdanie pan poseł Telus. Natomiast uważam, że sprawa najpierw powinna stanąć na właściwym gremium, jeżeli chcemy poważnie traktować instytucje państwa i instytucje wspólne również z Kościołem katolickim czy z innymi wyznaniami. Pan poseł...
Telus, jedno zdanie. Jeżeli tak jest, że nie ma jeszcze podjętej decyzji, to jest najlepszy moment, żeby zareagować, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe zareagowało. Nie zgadzamy się. Ale nie musi, musi pan wzywać. Nie będzie problemu. Ponieważ akurat szefem komisji... Szanowni państwo... akurat wicepremier Kosiniak-Kamysz. Wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu za chwilę będzie również, bo chciałem poruszyć temat migracji. Dzisiaj Jarosław Kaczyński zapowiedział akcję referendalną, ponownego referendum w sprawie paktu migracyjnego. Tak jest, że z tymi, że zarówno na wschodniej granicy mamy ogromny problem, jak i na zachodniej, bo niemieckie służby bez żadnego trybu nam tu tutaj podrzucają kolejne porcje migrantów. Kłopot tym, że polski rząd zupełnie nad tym, na to nie reaguje. Pani minister, czy pani uważa, że taki stan jest korzystny dla polskich obywateli? Napływ masowy migrantów. No, pan premier Donald Tusk mówił, że będziemy beneficjentami tego stanu rzeczy. Już powoli doświadczamy dzisiaj w Siedlcach takie benefitu, 13 takich takich osobników, sami mężczyźni zatrzymała polska policja. Myślę, że tutaj jest kilka kwestii, które warto powiedzieć. Pierwsza jest taka, że nie jest prawdą, że rząd nie zareagował w sprawie incydentów, o których pan mówił, w sprawie polsko-niemieckiej granicy. Druga kwestia jest taka, że pan premier Donald Tusk, wspólnie zresztą z ministrem obrony narodowej, premierem Kosiniakiem-Kamyszem, pracują nad rozwiązaniami i zapowiedzieli szereg rozwiązań związanych z uszczelnieniem polskiej granicy, ze wszystkimi politykami z tym związanymi. Pani minister, wejdę w słowo, bo polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zareagowało, to ja mogę zacytować. Jeśli incydenty będą się powtarzać, nasza reakcja będzie dużo bardziej ostra, tak mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To jest karykatura, przepraszam bardzo, a nie stanowisko polskiego rządu. Jeżeli chodzi o politykę migracyjną, mamy nowy Parlament Europejski, nową perspektywę. Wszystkie ustalenia muszą zostać zaktualizowane, dostosowane również do różnych oczekiwań Polski. Oczekiwań związanych między innymi z tym, że Polska przyjęła miliony ukraińskich uchodźców i chciałaby. I myślę, że to wszystkie pani strony minister, polityczne. Naprawdę, panie wszyscy wiedzą, że to się nie stanie. Skończę. No ale ja nie... No bo nie... Gratuluję panu, że pan wie... No bo nie ma tego, nie ma tego w treści tego paktu migracyjnego, który wasz rząd zaakceptował, a jest z kolei inny mechanizm, który spowoduje, że z polskiego budżetu będą wypłacane świadczenia tym migrantom, świadczenia dużo wyższe niż polskim obywatelom. Odpowiedzialna za tę działkę już zdementowała, panie redaktorze. Tak? Dobrze. To... Że nie będą dużo wyższe, tak? Dużo nie, to rozumiem. To jest pan to nie poseł... w ogóle zdementowała ten fake news krążący. No, ale to jest w treści traktatów, pani minister. To już nie twórzmy alternatywnej rzeczywistości. Panie redaktorze, myślę, że jest takie oczekiwanie strony polskiej, wszystkich ugrupowań politycznych od lewa do prawa, że Unia Europejska również weźmie pod uwagę wysiłek, jaki polskie społeczeństwo i państwo polskie wraz z milionami uchodźców z Ukrainy. Ile przyjęliśmy na siebie, zresztą od 1 września też dużo więcej dzieci, młodzieży, z czego bardzo się cieszę, ukraińskiej, będzie w naszych szkołach funkcjonować. To jest dobre dla wszystkich. Myślę, że powinny pewne rzeczy być omówione jeszcze raz. I też ważna kwestia jest taka, panowie też wszyscy jesteście mężczyznami. Myślę, że nie chcielibyście, żeby tylko to, że
wasza płeć czy kraj, z którego pochodzicie, żeby od razu były podejrzenia, że to was definiuje jako ludzi. Polacy też przez te setki lat bywali migrantami. Nie wszędzie byliśmy ciepło przyjmowani. Myślę, że naprawdę ale trzeba... Nie znam takiego przykładu, żeby Polacy się przekradali gdzieś przez granicę. To jest mój króciutki apel. Warto ważyć słowa w takich sytuacjach. Mówić o polityce państwa rozsądnie i ze spokojem. Warto na przykład... pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi bez względu na kolor skóry i kraj, z którego pochodzimy. No... Warto pamiętać, że przepisy mówią również o tym. W każdej dyskusji o legalności bądź nie pobytu również, bo są środki prawem przewidziane, co dzieje się, kiedy ktoś nielegalnie wkracza na teren danego państwa, ale to wszystko naprawdę można opowiedzieć i zorganizować w sposób, który nie uwłacza człowieczeństwa. Ja bym chciał, żebyście państwo sobie przypomnieli, jakich słów używaliście, jak byliście opozycją i czy wtedy ważyliście słowa. Pan poseł Sebastian Łukaszewicz, ten program, problem migracji, no wcześniej czy później nas będzie dotyczył, a to, czy uwzględniony będzie no, nasze otwarte serce względem faktycznych uchodźców z Ukrainy, no już wiemy, bo nie ma tego w treści traktatów. Na piśmie nic tam nie ma. Pan poseł Sebastian Łukaszewicz. Tak się składa, panie redaktorze, szanowni państwo, że łączymy się o jakieś 10 km od granicy. Jestem polsko-białoruskiej w Sokółce konkretnie. Powiem tak, dla mnie tu nie chodzi, pani minister, o kolor skóry tych ludzi. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że ci ludzie nie chcą w żaden sposób się z nami asymilować i nie będą. Proszę mi uwierzyć, że nie będą się z nami asymilować. Ja 8 lat mieszkałem w Brukseli, widziałem bardzo, bardzo dużo różnych sytuacji, pani minister. Ci ludzie nie są po prostu gotowi do tego, żeby żyć jak Europejczycy i nie będą nigdy, jeżeli po prostu wybijmy sobie to z głowy, że oni się z nami zasymilują i będą z nami żyli w zgodzie, bo tak nie będzie po prostu. Dzisiaj, kiedy ja słyszę o tym, że polski żołnierz, mówiłem to wczoraj już w programie, powtórzę to jeszcze raz, polski żołnierz ma przed sobą dzisiaj, stojąc na granicy nieopodal stąd, hordę agresywnych imigrantów. Nad sobą ma latające noże, kamienie, konary drzew, a za sobą ma pożytecznych idiotów Putina w postaci grupy Granica, która pluła na polskiego żołnierza, na polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy po prostu bawią się dzisiaj w przemytniczą, brudną robotę. I tyle. I dla mnie to jest po prostu skandaliczne, że wicemarszałek Senatu Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno zabiegał u ministra Siemoniaka o to, żeby te organizacje humanitarne, zwane humanitarnymi, można nazwać się dzisiaj po prostu organizacjami przemytniczymi, ja tak uważam, mogły przebywać w strefie buforowej, bo one po prostu przeszkadzają w pracy polskiego żołnierza i polskich funkcjonariuszy. Strefa buforowa, no właśnie, miała być wprowadzona, jakoś ci aktywiści tam są dopuszczani do tej strefy buforowej, a pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje, żeby te organizacje lewicowe no nie przemycały ludzi. Powiem szczerze, jak na ministra wojny. A skąd pan wie, jakie mają poglądy te organizacje? Tak z ciekawości zapytam. No wiem. Bo myślę, że tam są ludzie o różnych poglądach politycznych. Mógłby się pan zdziwić, panie redaktorze. Tak. No dobrze, humanitarne organizacje. No dobrze. Ja nie chcę nikomu narzucać swoich poglądów, więc... Ale jeżeli ktoś, wszystko jedno z jakich pobudek, na przykład humanitarnych, popełnia przestępstwo, bo pomoc w przemycie ludzi jest przestępstwem, to należałoby go ścigać. Być może sąd tu uwzględni humanitarne pobudki, natomiast minister obrony, który apeluje do tych organizacji, żeby nie popełniały przestępstw, no to przyzna pan, no właśnie, ja już nie chcę tego określać, pan poseł Andrzej Grzyb robi to może za mnie. No, panie redaktorze, jeszcze minister w Polsce nie nazywa się ministrem wojny, tylko jest ministrem obrony narodowej. To prawda. My bronimy swojej granicy, zresztą jak państwo pamiętacie, Polskie Stronnictwo Ludowe było za tym, żeby zbudować barierę na wschodniej granicy. Nigdy też nikt z nas nie był obecny na tej granicy, żeby przeszkadzać akurat w czynnościach Straży Granicznej i innych formacji. Natomiast w chwili obecnej
wręcz wzmacniamy tę granicę, ponieważ ta bariera mechaniczna ona nie jest wystarczająca. Trzeba ją wzmocnić zarówno pod względem konstrukcyjnym, ale też trzeba ją wzmocnić również o inne elementy, które związane są z takim inteligentnym zarządzaniem granicy, łącznie z urządzeniami, które reagują na przykład na sejsmograficzne wskaźniki. To wymaga oczywiście dużych nakładów rzędu 10 miliardów, czyli to jest 5 razy więcej niż to, co zostało do tej pory postawione na granicy. Ze zwiększeniem oczywiście też strefy, w której nie mogą osoby postronne się znajdować. To jak z tą strefą? Bo ja byłem przez parę dni temu właśnie w okolicach Sokółki i tam do samego płotu mogłem prawie podejść. No tam jest ten pas taki zaorany, ale to 5 metrów od granicy. Panie redaktorze, przecież nie w każdym miejscu ta poszerzona strefa będzie obecna. Ona będzie obecna tam, gdzie są tak zwane kierunki nasilonej migracji, a więc głównie tam, gdzie ona jest skierowana. Nie będziemy publicznie wymieniać tych kierunków, w których jest największa presja migracyjna. To nie podajemy publicznie informacji, które powinny mieć charakter, bym powiedział, bardziej poufny. Zachęcanie do tego, żeby w tych miejscach, gdzie mamy kłopot, tam to jest ponad 60 kilometrów granicy, gdzie ta strefa będzie do 2 kilometrów rozszerzona. W innych miejscach, tam gdzie są naturalne przeszkody, ten ruch będzie kanalizowany w taki sposób, aby... Panie pośle, ja pana pytałem o słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy to nie jest demonstracja bezradności po prostu polskiego ministra obrony? Nie, panie redaktorze. Ja uważam, że to nie jest demonstracja bezradności, tylko to jest zwrócenie się do polskich obywateli, aby nie utrudniali pracy służbom, które są odpowiedzialne za ochronę polskiej granicy. Bo to utrudnianie pracy na polskiej granicy nie służy nikomu, ani nie służy tym obywatelom, ani też nie służy skuteczności funkcjonowania. I tak mamy dość kłopotów tam związanych. Proszę zauważyć, że intensywność tych ataków na polską granicę, ona wielokrotnie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku. Przykładem niech będzie chociażby to... Jeśli chodzi o ilość, to nie bardzo, natomiast zmieniła się forma, bo eksperci mówią, że ci ludzie są po prostu szkoleni na Białorusi, no między innymi w używaniu takich... Można powiedzieć, że wśród tych, którzy próbują przekraczać granice, są wyszkoleni przedstawiciele pewnie białoruskiej, być może rosyjskiej strony i to oni nadają ton temu procederowi. A przecież od początku wiemy, że przecież cała inspiracja związana z przekraczaniem granicy i atakowaniem granicy białorusko-polskiej jest związana z zapraszaniem... No, Polskie Stronnictwo Ludowe może wiedziało wcześniej, ale akurat pan Donald Tusk się dowiedział chyba niedawno, bo wcześniej miał zupełnie inną opinię. Panie redaktorze, muszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Pakt migracyjny został przez Polskę zakwestionowany, podobnie jak i przez Węgry. Po drugie, istnieje jeszcze możliwość zaskarżenia tego paktu migracyjnego. A to zrobi rząd Donalda Tuska, pana zdaniem? W tej chwili jest zrobiona analiza prawna, więc jest możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po trzecie, proszę zauważyć, że konstelacja polityczna w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej się bardzo zmienia. A przecież ton politycznych decyzji w całej Unii Europejskiej nie nadaje nikt inny jak premierzy państw i rządów. No. Premierzy państw i rządów wyznaczają agendę polityczną. Więc to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, to jest zasługa jeszcze poprzedniego premiera. No, panie pośle, ja na własne uszy słyszałem, jak premier Morawiecki na szczycie w Grenadzie mówił weto, mogę być świadkiem, pan poseł Robert Telus, tego akurat się nie da. Do niego należało zbudowanie mniejszości blokującej. Nie, do Donalda Tuska należało powiedzenie weto w grudniu podczas szczytu Rady Europejskiej. Pan poseł Robert Telus. To już nie należało do Rady Europejskiej. To już było na dalszym etapie. Tę większość trzeba było zbudować w Radzie Ministrów Spraw Wewnętrznych, kiedy przyjmowała ostateczne stanowisko, bo przecież ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich
wspólnie z Parlamentem Europejskim uchwalali ten pakt migracyjny. My najczęściej mówimy, że to Komisja Europejska. Komisja Europejska jest tylko projektodawcą, a później uchwalają poszczególne rozporządzenia czy dyrektywy wspólnie. Dość, że konkluzja jest taka, że jak rządziło PiS, to paktu nie było, a jak rządzi Donald Tusk, to pakt jest. Pan poseł... Myślę, że też temu dialogowi w Polsce nie służy taki spod jak... Panie pośle, przepraszam, bo ja patrzę na zegarek, a chciałbym, żeby wypowiedział się również. Ja miałem mnóstwo telefonów ze strony starszych osób, które mówią, Boże, my się do biura poselskiego, Boże, my się boimy wyjść na ulicę. To w Poznaniu. Dlaczego się boimy wyjść na ulicę? Bo telewizja pokazuje, że tutaj tacy niebezpieczni migranci na przystankach są. Więc tego typu rzeczy nie powinniśmy propagować. Mamy zatajać te informacje, rozumiem. Pan poseł Robert Telus, jak się odniesie do sprawy, do dzisiejszej inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego? Atakują migranci. Panie pośle, pan poseł Robert Telus ma głos. Zacznę od tego, że ten rząd robi wszystko, żeby ten pakt migracyjny był, żeby migranci byli w Polsce. Zrobił to również przed 2015 rokiem. To my jako Prawo i Sprawiedliwość zatrzymaliśmy w 2015 roku. A wtedy, gdybyśmy wrócili do wypowiedzi polityków Platformy, którzy mówili, Polska przyjmie migrantów, Polska jest otwarta. Pamiętamy, że pana koledzy... To 300 tysięcy wiz zostało wydane. Koledzy z koalicji wozili pizzę na granicę, biegali po granicy. To przecież wasi koledzy. Pamiętamy również wypowiedzi polityków, którzy mówili, wpuśćcie ich, sprawdzimy później, kto to jest. A dzisiaj pan mówi, żeby nie puszczać telewizji spotu. A czy pan wie o tym, że to są autentyczne sytuacje, gdzie już w Polsce biegają czarnoskórzy obywatele z nożem i krzyczą Allah. No na przykład w Piotrkowie niedawno, ale to nie tylko tutaj u nas. W wielu miejscach już takie sytuacje są. I pan mówi, że się Polacy boją? Tak. Ale być może Polacy, to są ci, którzy uzyskali te 300 tysięcy wiz. Jakie 300 tysięcy wiz, panie przewodniczący, naprawdę? No tak w Polsce już są. Prawda, jak ktoś biega z nożem, panie pośle, to będę się bał bez względu na kolor. Pani minister, ja słuchałem, jak pani mówiła, bardzo proszę o kulturę, bo pani myślę, że powinna jako minister edukacji znać kulturę. Pani minister mówiła o tym, że Polacy jeździli za granicę. Tak, Polacy jeździli, ale z nożem nie biegali po ulicach i nie atakowali w tych krajach, do których jeździli. A ci tutaj jeżdżą i Polacy się boją migrantów i będziemy przeciw. Dlatego ogłosiliśmy zbiórkę podpisów pod referendum, żeby Polacy się wypowiedzieli w tej sprawie. Tamte referendum, które było, to wy zbojkotowaliście i kolega Hołownia, marszałek Hołownia, pana kolega z Polski 2050 wypowiadał się, żeby referendum zbojkotować. No i oczywiście unieważnił to referendum, uroczyście unieważnił Donald Tusk. To wy zrobiliście wszystko, żeby to referendum się nie odbyło. A dzisiaj pan mówi, że to wina PiS-u? Panie pośle, no przecież... Ludzie. Musimy stawiać kropkę. Bardzo, bardzo, bardzo żałuję, niestety. Kończył nasze spotkanie pan poseł Robert Telus. Bardzo dziękuję pani minister Paulinie Piechnie-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Lewicy i wiceminister Edukacji Narodowej. Pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się, panie pośle, dziękuję. Soboty i niedzieli. Wzajemnie. I pan poseł Sebastian Łukaszewicz, Suwerenna Polska, byli gośćmi wieczornej debaty w telewizji Republika. Krótka przerwa przed nami, po nim ważna, ciekawa rozmowa.